Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget. Witam was moi drodzy w kolejnej recenzji nowego okrętu premium i tym razem zajmiemy się amerykańskim pancernikiem tieru 9. Nazwy wymawiał nie będę, bo pewnie przekręcę, więc zostańmy przy, po prostu będę mówił, że okręt. Będzie wiadomo o co chodzi, bo tylko jednym tym w tym materiale będziemy mówić. Bezdyskusyjnie chyba przejmuję pałeczkę najbrzydszego okrętu dostępnego w grze. Ta deska do prasowania tutaj, którą widzicie na środku, służy jako pokład, z którego startują nam myśliwce, znaczy myśliwce, samoloty szturmowe wyposażone w rakiety Tiny Team, czyli te, które ma Midway. I to są rakiety, które naprawdę potrafią solidnie ugryźć, bo tutaj mamy informację, że maksymalny damage tej rakiety to jest 5400 punktów. Mamy 5 samolotów, z czego każdy ma 3 rakiety, więc 15 rakiet tego typu leci w kierunku przeciwnika. Oczywiście trzeba mieć na uwadze to, że rakiety to jest uzbrojenie samolotów, które wymaga największego wyprzedzenia i trzeba się troszeczkę dostosować do tego, jak to wygląda i jak będziemy tym grać, to za chwileczkę. Najpierw omówimy sobie parametry, porównamy z innymi tego, znaczy może podobnymi okrętami i będziemy sobie tutaj decydować, czy ten okręt warto kupić, ile, na ile go oceniamy i tak dalej. Więc tak, jeżeli chodzi o artylerię, to mamy tutaj, moi drodzy, artylerię tą samą, którą ma North Carolina. Penetracja, prędkość wylotowa, wszystko jest praktycznie to samo, ale reload jest dłuższy. Tutaj mamy co prawda 12 rur, tam mamy 9 na North Carolinie, ale porównuję to tutaj sobie z Montaną i z Missouri. Więc tak, tutaj mamy 4x3 na okręcie, 4x3 mamy na Montanie, ale to są troszeczkę już inne działa. Wszędzie jest 406 mm i Missouri ma 3x3. Tutaj mamy najdłuższe przeładowanie, 36 sekund. Sigma wynosi 1,9, czyli tyle samo co na Montanie, tyle samo co na Missouri. Nie mam tutaj pod ręką Iowy, także niestety tego nie porównam. Jeżeli chodzi o pociski odłamkowo burzące, to na tych wszystkich trzech okrętach szansa na pożar wynosi 36%. Na wszystkich jest tak samo. I jeżeli chodzi o artylerię, no to wydaje mi się, że no, mógłby być ten reload nieco krótszy, ale przy liczbie takiej tej artylerii, jaką mamy, czyli 12 rur, to 36 nie jest jakoś szczególnie mocno odczuwalne. Także idźmy dalej. Sigma opowiedzieliśmy sobie, że jest wszędzie taka sama 1,9. Samoloty szturmowe, już wam powiedziałem na samym początku materiału, że to są samoloty z Midwaya, wyposażone w rakiety, więc idziemy dalej. Pelotki za bardzo nie porównuję, bo się na tym tutaj nie ogarniam, ale punkty wytrzymałości możemy sobie już tutaj omówić. I tak. Okręt nasz tutaj recenzowany ma 84-300, Missouri ma 78-300, a Montana ma 96-300. Także w zasadzie jesteśmy po środku tutaj, biorąc pod uwagę dychy i jedną dziewiątkę. Jeżeli chodzi o materiały eksploatacyjne, no to z uwagi na to, że mamy tutaj samoloty szturmowe, nie dysponujemy ani spotterem, ani fighterem. Mamy tylko grupę naprawczą i grupę naprawczo-ratunkową i to jest wszystko, czym my dysponujemy w tym momencie. Wszystkie pozostałe okręty, które mam tu do porównania, Montana ma spottera zamiennego na fightera, a Missouri, jak dobrze wiemy, ma radar. Można by tu jeszcze IOE wstawić na odczepnego, żeby móc sobie te parametry porównać, no ale już mniejsza o to. Oczywiście wszystkie parametry, które wam tutaj podaję, to są parametry gołych okrętów. Nie mam tutaj zrobionych kapitanów, nie mam zrobionych ulepszeń, żeby po prostu porównać goły zestaw. Co dalej? Wykrywalność. Z powierzchni okręt recenzowany 16,4, Montana 17,3, Missouri 15,7. Także teoretycznie jesteśmy również po środku. Jeżeli chodzi o wykrywalność z powietrza, 14 równe kilometrów, Montana ma 12,9, a Missouri 11,4. Także tak to wygląda. Jeżeli chodzi o manewrowość, to tutaj jesteśmy praktycznie na tym samym poziomie co Montana, jeżeli chodzi o prędkość, bo i tu 30 węzłów, Missouri jest szybsze, ma 33 węzły, a promień skrętu niestety z tych wszystkich trzech okrętów na naszym recenzowanym jest największy, ale za to najkrótszy mamy czas przestawienia steru, także robimy zakręty o dużym promieniu, ale szybko się do nich zwijamy, także no niestety prędkość też nie powala, ale no 30 węzłów na pancernik, także wydaje mi się, że ok. I teraz, moi drodzy, przejdziemy sobie do tego, jak tym okrętem grać, żeby się grało w miarę sensownie, czy ten okręt zakupić i no w zasadzie tyle mam do omówienia dla was. Mam tu jeszcze przygotowany wykres penetracji, już nie będę wam pokazywał. Mam porównany Missouri, okręt recenzowany i Montanę. I teraz tak, wszędzie mamy kaliber 406, z tym, że Montana i Missouri penetrują na 14 km 540 mm. To są działa nieco słabsze, bo z tieru 8 i na tym samym dystansie penetrują 500,
no, 2-3 mm, także różnica 40 mm tutaj jest na tym samym dystansie. Czy dużo, czy niedużo, no da się to zauważyć czasami, bo tych cytadel nie będzie wpadało tyle, ile byśmy chcieli, ale wydaje mi się, że te działa i tak są w miarę przyzwoite, zwłaszcza, że tu mamy jedną wieżę więcej niż na Nordce, także nie jest tutaj źle, bym powiedział. To w zasadzie tyle, jeżeli chodziłoby o parametry. No i warto tutaj zaznaczyć jeszcze, że nie wiem, czy mówiłem o tym na początku, chyba mówiłem, że cała ta deska do prasowania, z której startują samoloty, jest opancerzona dookoła pancerzem o grubości 19 mm. I to jest największy i to dosyć duży minus tego okrętu. Mimo że pula HP jest nieco większa niż na przykład na Missouri, nie pamiętam jaka Iowa ma, czy ma tyle samo jak Missouri, czy nie. Ale powiem wam szczerze, te 19 mm, które zajmuje dosyć dużą powierzchnię, jest bardzo łatwo trafić i to bardzo mocno ten HP nasz, znaczy te punkty HP nam zabiera, bo dostajemy mocno, dostajemy często. Okręt, jak widzicie, ma zrobioną sekundarkę na 7,7, mimo że tutaj praktycznie nie ma nic pod tą sekundarkę, tylko 5% z ulepszenia, które nam zwiększa zasięg, ale to do tego przejdziemy później. Można by się pokusić ewentualnie o tą sekundarkę, z tym, że no, ona nie będzie tak celna jak sekundarki na przykład na Ohio czy na Georgii, ale tutaj mamy 14 rurek sekundarki na burdę. To jest fajny wynik, no ale zasięg może da się trochę podkręcić, ale celność i reload tej sekundarki już nie będzie na tyle dobry, że warto by w niego inwestować jakkolwiek. Mówiłem o minusie, którym jest opancerzenie tego tutaj sektora, gdzie startują samoloty, ale pokład lotniczy ma już 38 mm, także jeżeli będą do nas strzelały jakieś okręty typu Smoleński, czy Minotaury, czy Ustery i będzie nam to spadało tu na ten pokład lotniczy, to w większości przypadków będzie nam się to kruszyć i będziemy w miarę bezpieczni, jeżeli chodzi o strzelanie takie nam tutaj spadające z dużego, pod dużym kątem na pokład. To nam troszeczkę uratuje dupę, ale jak wejdziemy z kimś na blisko i będzie nas ktoś łoił po tej nadbudówce, no to będzie bardzo mocno wchodziło. Montana ma również pancerz 19 mm na nadbudówkach, ale nadbudówki są nieporównywalnie mniejsze i troszeczkę trudniej je trafić, a tutaj no jest no stodoła praktycznie na pokładzie postawiona i można w nią tłuc do oporu. No jest to też hybryda, o czym już doskonale wiecie i widzicie zapewne, patrząc na to, że wysyłam te samoloty. Z jednej strony jest to plus, bo możemy sobie w odpowiednim momencie tych samolotów użyć, ale z drugiej strony jest to też potężny minus, no bo sam koncept hybrydy w World of Warships jest niezwykle niepełnosprawny, bo sterując samolotami zostawiamy autopilot, zostawiamy okręt na autopilocie. A to się wiąże często z takimi wybrykami, że na przykład chcemy, żeby ten okręt płynął nam w którąś konkretną stronę i chcemy mieć artylerię tam przygotowaną na tą burtę, a potem jak wracamy do okrętu po wykorzystaniu samolotów, to się okazuje, że przednie wieże patrzą na lewo, tylne patrzą na prawo albo są całkiem z tyłu i musimy czekać, aż się nam artyleria odwróci w wymaganym kierunku, żeby oddać salwę. Może da się to jakoś obejść, może da się na przykład blokować artylerię na sektorze albo na kursie jakimś określonym, ale trzeba to sprawdzić. W tym momencie tego nie sprawdzałem, ale jeżeli się da, to trochę rozwiązuje to problem. Jeżeli nie, to trochę będzie to jednak uciążliwe, że wracamy do okrętu i artyleria gdzieś tam sobie patrzy, gdziekolwiek popadnie, także no to trochę słabe jest i trochę utrudnia robotę. Co do samolotów, jak już wspomniałem, myśliwce, znaczy samoloty szturmowe mają największy wymóg co do wprowadzenia wyprzedzenia celowania, więc musimy brać duże poprawki na to, gdzie okręt przeciwnika się znajduje, ale te rakiety naprawdę mają dobre pieprznięcie, że tak powiem delikatnie, i mogą 10-12 tysięcy wbijać przy dobrej salwie, no i plus pożary do tego jeszcze, także jeżeli chcecie zagrać tak, że bijecie do gościa z obeczków albo podpalacie go najpierw samolotami, to wtedy warto mieć zamontowane właśnie w lufach obeki i jak gościu się naprawi, to od razu pakujemy mu drugi pożar z artylerii, albo odwrotnie, najpierw artyleria, potem samoloty i można sobie tak robić tutaj damage. Także myślę, że perk na szybsze przeładowanie pocisków znajdujących się w lufach to jest absolutna rzecz, absolutnie rzecz konieczna, która nam tutaj pomoże dostosować się do sytuacji i no jedynie trzeba mieć na uwadze to, żeby używać tych samolotów wtedy, kiedy mamy pewność, że nikt nam większej krzywdy nie zrobi, no bo jednak jesteśmy zdani tylko i wyłącznie na autopilota, który często robi jakieś głupie błędy, więc można dostać srogi w pierdziel, że tak zażartuję delikatnie. Gdyby te hybrydy były robione tak, jak są zrobione samoloty na okrętach holenderskich, to powiedziałbym, że to jest bardzo dobry okręt. A tak, powiem wam, że to jest okręt dobry. Jeżeli chodzi o rozmiary tego okrętu, to on jest niewiele mniejszy od kurfurca, także to jest dosyć spora kobyła.
Jak przypominam, promień skrętu dosyć duży, przestawienie steru krótkie, ale i prędkość też nie porywa. Te 30 węzłów to jest taki w zasadzie, można powiedzieć, standard na tym tierze dla pancerników, ale gdyby to było odrobinę więcej, to mielibyśmy troszeczkę bardziej zwrotny okręt, który no, ze względu właśnie na ten pokład jest dosyć prosty w klepaniu na nim damage'u, także trzeba mieć to na uwadze i trzeba rozsądnie jakoś gospodarować tymi naprawkami, żeby nie zmarnować tego na jakieś głupie pożary pojedyncze, tylko korzystać z tego wtedy, kiedy będzie to nam absolutnie potrzebne. Naprawka sama w sobie też nie jest zła, bo ona nam tutaj przywraca 500 punktów na sekundę, aktywna jest przez 30 sekund, także troszeczkę tego HP nam tutaj przywraca. I to jest naprawdę klucz do tego, żeby jak najdłużej na powierzchni wody pozostać. No i wydaje mi się, że w zasadzie określiłem wam mniej więcej, jak tym grać, także trzymamy dystans, korzystamy z samolotów wtedy, kiedy mamy możliwość. Podchodzenie na blisko raczej skończy się tym, że przeciwnik będzie nam klepał tą nadbudówkę lotniczą bardzo mocno i bardzo boleśnie, więc ograniczamy to jak najbardziej. Z drugiej strony ja nie lubię grać na daleko i przeważnie ten dystans taki no w okolicach 15 km bym zastosował, tutaj byłoby chyba optymalnie. I można wtedy sobie korzystać z kamuflażu, który wynosi tutaj 13 z groszami, jak jest zrobiony, bo pamiętam, że podawałem wam goły kamuflaż, bez ulepszeń. Także czy taki okręt sobie warto sprawić? Powiem wam szczerze tak, jeżeli macie wszystko, co do tej pory zostało wypuszczone za węgiel, to oczywiście warto sobie sprawić. Jeżeli macie coś innego do wyboru, to można się ewentualnie zastanawiać wtedy, ale wybór na przykład między Carnotem a tym okrętem jest bezdyskusyjny. Carnot to jest w porównaniu z tym okrętem totalny złom. Także nie warto go absolutnie brać. Ten bym zdecydowanie polecił. No i teraz zostaje kwestia oceny finalnej okrętu. Ile by mu tu dać w punkcikach? I ja bym, powiem wam szczerze, zastanawiam się nad punktacją 7,5 i to chyba mi się wydaje najstosowniejsza ocena dla tego okrętu. Także daję mu 7,5 i powiem wam, że to jest okręt, który warto sobie kupić, warto go mieć, bo on klepie niesamowite ilości damage'u i dosyć szybko, bo raz, że mamy dosyć celną artylerię w dużej liczbie, do tego mamy samoloty, które mogą albo zapalić przeciwnika, albo gołej alfy mu stuknąć z 10 tysięcy. Także przyznam szczerze, że póki co jeszcze za bardzo na tym okręcie nie zawiodłem. Z tym, że trzeba jednak uważać na to, że ten pokład będzie obijany nam bardzo mocno. No i ostatnio zdarzają się takie bitwy, gdzie jest dużo desek, gdzie jest dużo okrętów podwodnych, w związku z czym nie ma aż tak bardzo na czym tego damage'u klepać, więc to też jest trochę uciążliwe. Ale wydaje mi się, że można sobie tutaj spokojnie pozwolić na zakup tego okrętu i myślę, że będziecie z niego zadowoleni. Także powtarzam, 7,5 na 10 i to chyba będzie okręt, który naprawdę będzie warto sobie można sprawić. Także no chyba wszystko, co chciałem wam przekazać. Jeszcze tylko poczekamy ostatnie minutki do końca bitwy, żebym mógł wam pokazać kapitana i ulepszenia, jakie mam zrobione. Tak jak mówię, zastanawiałem się jeszcze nad dodaniem tutaj troszeczkę perka, jednego perka do sekundarki i zamianie zasięgu artylerii głównej, bo w tym momencie mamy 22,7, a można zwiększyć sekundarkę o 20% i mielibyśmy 8,8 km. Oczywiście, jeżeli byśmy dodali jeszcze perka plus ulepszenie, to byłoby to więcej. No ale to nie jest taka sekundarka, która... O, widzicie, 9600, trochę już obtłuczony okręt. Także powiem wam szczerze, warto. Ja uważam, że warto, okręt fajny. I to chyba będą ostatnie sekundy moje w tej bitwie, bo to już nic sensowniejszego się chyba nie wydarzy. Także pozwolę sobie troszeczkę przyspieszyć, bo chciałbym już powoli zbliżać się do końca. Polecam zakup, oczywiście za węgiel, broń Boże, za pieniądze, no bo po co kupować za pieniądze, które można przepić w międzyczasie, a tym bardziej, że okręt dostępny jest i za węgiel, i za pieniążki, także no myślę, że węgiel to jest jednak lepszy wybór. Więc jeżeli macie ten węgiel, oczywiście to warto kupić, a jeżeli nie macie, to warto na niego zbierać. Tu chyba już nic, aha, nie, jeszcze tam dobiłem parę punktów damage'u na tym pomernie, ale to już nie było dużo. Te samoloty, które mamy tutaj, są na pewno dużo bardziej efektywne niż torpedowce, które są na pokładzie ISE czy TONE, bo tam, nie pamiętam, 2000 damage'u z salwy mamy, czy mniej nawet, z torpedy, przepraszam, a tutaj jednak można tymi samolotami sporo zdziałać. To jest niewątpliwy plus. O, 6300 prawie z pożarem i z uszkodzeniem wyrzutni torpedowej. Także powiem wam szczerze, ja na razie z tego okrętu jestem bardzo zadowolony. Zagrałem chyba z 7 czy 8 bitew, jeszcze grałem nim w fazie testów. I naprawdę gorąco wam ten okręcik polecam. Także to już chyba ostatnia moja salwa, która nawet do celu nie doleci, więc pozwolę sobie pokazać wam ulepszenia i kapitana.
i wygląda to następująco. Typowy survival, można tu ewentualnie się pokusić właśnie o perka za 3 punkty na sekundarkę i na trzecim slocie w ulepszeniach też dać zasięg artylerii dodatkowej, ale no, celność i reload nie są aż takie, żeby to rozwijać, więc wydaje mi się, że to jest optymalny zestaw i powinno wam się na tym w miarę rozsądnie grać. To nie jest okręt do puszowania, podkreślam. Ale w tym co robi jest dobry, robi to dobrze, warto kupić 7,5 na 10. I w tym materiale wszystko. Dzięki za uwagę i na razie.